Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, w którym porozmawiamy sobie o kilku przeczytanych przeze mnie książkach. Podejrzewam, że część z tych książek znacie, być może znacie je wszystkie, ponieważ nie są to najświeższe nowości, niektóre już od kilku lat są na naszym rynku. I właśnie od takiej książki, która zdaje się ma już jakieś około 5 lat, zaczynamy. Jest to książka, czwarty tom z serii Pór roku, Karl Ove Knausgårda. Ta część, ostatnia, ma tytuł Lato. Ta seria zaczęła się od jesieni, poprzez zimę, wiosnę, dotarła do lata. Króciutko przybliżę Wam, o czym jest ta książka i o czym w ogóle będzie dzisiejszy film. Otóż dzisiejszy film będzie o ojcostwie, o różnych typach ojców, jakich znalazłam w literaturze, w niedawno przeczytanych przeze mnie książkach. Bo jak wiecie, staram się książki układać tematycznie. Niekoniecznie czytam tematycznie, czytam co mi wpadnie w rękę, ale kiedy mam nagrywać film, to tak dobieram sobie książki, żeby poruszały podobną tematykę i żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób autorzy z różnych krajów opowiadają o danym temacie. I Norweg piszący w Szwecji, Knausgård, to ojciec, którego nazwałabym ojcem wszechwiedzącym, ojcem objaśniającym świat. Ta seria, która właśnie, jak już wspomniałam, zaczęła się od jesieni, zaczęła się wtedy, kiedy jego żona i on spodziewali się czwartego dziecka. I podczas jeszcze ciąży Knausgård zaczął objaśniać świat swojej nienarodzonej córeczce. Zaczął pisać książkę, w której opowiada jej o tym, co będzie ją otaczało, kiedy przyjdzie na świat. Ta książka, Lato, dzieje się już wtedy, kiedy ta dziewczynka ma kilka miesięcy, już się urodziła. Ona ma troje starszego rodzeństwa. I Knausgård jest takim ojcem, który lubi z dziećmi rozmawiać, lubi być z dziećmi, lubi opowiadać świat, ale musimy też pamiętać, że to, co widzi, to, co opowiada, jest przesączone, przefiltrowane przez jego własną wrażliwość. Z tych książek, podobnie jak z mojej walki, dowiadujemy się także sporo o samej rodzinie Knausgårdów, rodzinie, która jeszcze wtedy była rodziną, teraz ta para już się rozwiodła. Natomiast wtedy jeszcze byli ze sobą razem, i widzimy, jak oni wychowują dzieci, jakie mają podejście do tych dzieci. I jest to takie wychowanie bardzo skandynawskie, dające dzieciom sporo wolności. Ojciec i matka jedynie gdzieś tam nadzorują, żeby dzieci były bezpieczne. Natomiast same dzieci cieszą się sporą wolnością i także myślę, że w przypadku tej pary sporym komfortem materialnym. Kolejna książka to Ojciec Wesołek, Ojciec Wesołek. Tak tutaj nazwałam sobie tę książkę. Książka nazywa się Wademekum Złego Ojca. Jest to część druga. I jest to komiks, już Wam pokazuję. Jest to książka rysowana. Autorem jest Guy Delisle, znany rysownik komiksów, wydawany w Polsce już od dawna. I ja akurat mam tylko drugą część, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ są to takie krótkie opowieści komiksowe, w których Delisle przedstawia, podejrzewam, siebie jako ojca, ponieważ większość z jego komiksów, które czytałam, to były komiksy autobiograficzne. Zatem Delisle jako ojciec, jaki jest? Jest wesoły, czasami bywa okrutny, przedstawia siebie w sytuacjach zwykłych, domowych, w sytuacjach na wakacjach, podczas imprez rodzinnych, pokazuje, że jest ojcem, który lubi się bawić ze swoimi dziećmi, lubi ich uczyć świata, czasami w sposób dość okrutny, ale jednocześnie zabawny. Zatem jeżeli nie znacie, to bardzo Wam polecam, jest to lektura no naprawdę tak na godzinkę, ale bardzo ciepła, bardzo serdeczna i godna polecenia. Kolejna książka, która skojarzyła mi się z rodzicielstwem, z ojcostwem, to Tkanki miękkie Zyty Rudzkiej. Tutaj ojciec, napisałam, ojciec niezbędny, przedstawia relacje dwóch mężczyzn. Obaj są dorośli. Ojciec jest staruszkiem, syn jest mężczyzną w średnim wieku. Obaj są lekarzami. Ojciec lekarzem wiejskim, lekarzem rodzinnym,
syn, który bardzo chciał się odróżnić od swojego ojca przez całe życie, jest lekarzem miejskim, mieszka w mieście i jest pediatrą. Natomiast jakkolwiek ten syn chciałby się wyrwać spod sideł ojcowskości, to wcale mu się to nie udaje. I on już jest na etapie takim, że godzi się z tym, że jest bardzo podobny do swojego ojca. To jest książka o takich trudnych relacjach. To jest także książka o mężczyznach, którzy niekoniecznie by nam się podobali. Nam, czyli kobietom. Facetach, którzy nie są wierni. Facetach, którzy bywają szowinistami. Facetach, którzy skupiają się głównie na sobie i na swoich potrzebach. I jak to u Zyty Rudzkiej. Tutaj narracja jest dziwna, niespotykana, dość trudna, ale kiedy już wejdziemy w rytm tej książki, czyta się to naprawdę dobrze. I ta relacja tutaj opisana, relacja niezbyt zdrowa, także fascynuje. I wracamy na północ. Skandynawska książka, 6 opowiadań pod tytułem Fauna Północy Andrei Lundgren. To nie są tylko i wyłącznie opowiadania o relacji ojców i dzieci. Tutaj są także opowiadania o związkach, ale to opowiadania o relacjach dzieci i ich ojców najbardziej zapadły mi w pamięć. Wydaje mi się, że jest ich najwięcej. Ojcowie u tej pisarki są ojcami nieobecnymi. Oni fizycznie istnieją, oni są członkami rodziny. Natomiast dzieci ojców nie rozumieją. Obserwują ich jak jakieś stwory z innej planety. Nie są w stanie przeniknąć do ich umysłów, do ich myśli. Ojciec to ktoś, kogo się obserwuje, a niekoniecznie ktoś, kto obdziela uczuciami. I jest to naprawdę bardzo specyficzna książka, która pokazuje, że często ludzie uciekają w świat właśnie fauny, świat zwierzęcy, że bardziej identyfikują się z naturą niż z innym człowiekiem. Wypadła mi tutaj karteczka, na której mam napisany kolejny tytuł książki, której fizycznie nie mam, ponieważ przesłuchałam tylko audiobooka. To książka polskiej autorki Aleksandry Zbroi pod tytułem Mireczek, pato opowieść o moim ojcu. I prawdopodobnie już znacie tę książkę, to znaczy przynajmniej wiecie, o czym ta książka jest. To książka o ojcu alkoholiku, ojcu nieobecnym w życiu dziecka, a jeżeli był obecny, to zaznaczał swoją obecność w sposób bardzo zły, w sposób patologiczny. I ta córka wyrastająca w rodzinie osób współuzależnionych, osób, które niekoniecznie zajmowały się dzieckiem, która była wychowywana przez część swojego dzieciństwa przez babcię, a rodziców znała bardzo często od bardzo złej strony, opowiada o tym swoim dzieciństwie, głównie skupiając się na ojcu, który tak naprawdę całe to zło do rodziny wniósł. To zło polegające na tym, że najbardziej na świecie kochał alkohol. Także tutaj polska historia dziecka, które dorastało w rodzinie uzależnionej od alkoholu. I mam jeszcze jedną książkę o ojcu, tym razem z Francji, Kto zabił mojego ojca, Eduarda Louisa. I tutaj napisałam sobie, że jest to ojciec pokrzywdzony. I absolutnie nie chodzi o to tutaj, że ten ojciec jest ofiarą jakiegoś morderstwa czy zabójstwa. Kto zabił mojego ojca, to nie jest kryminał. To jest książka również autobiograficzna, w której Eduard Louis, po którejś z wizyt u swojego bardzo schorowanego ojca, ojca, który niedawno przekroczył 50, ale jest tak schorowany, że w zasadzie spacer z kuchni do pokoju jest dla niego wielkim wyzwaniem, zaczyna zastanawiać się, kto jego ojca tak skrzywdził, dlaczego życie jego ojca wygląda w taki, a nie inny sposób. On tutaj opowiada także o swoim dzieciństwie spędzonym w rodzinie, która była typową rodziną robotniczą. Typową także pod względem intelektualnym, mentalnym. Pełną uprzedzeń. Rodziną niezbyt zamożną. Rodziną z trudem sobie radzącą w życiu. I ten ojciec tutaj,
kto zabił mojego ojca. Edward Lewis wyciąga taką, stawia taką tezę, iż odpowiedzialni za stan, w jakim znajduje się jego ojciec, są politycy, jest polityka socjalna Francji. No można by z tym dyskutować i ja mam pewne zastrzeżenia co do tego. Natomiast myślę, że warto zobaczyć też taki punkt widzenia, że jednak to, co dzieje się w kraju, polityka kraju, ma ogromny wpływ na jednostki, na to, jaka będzie ich starość, ich emerytura, jak będą sobie radzić, kiedy zachorują. Także bardzo Wam polecam. Zobaczcie, ta książeczka jest cieniuteńka, ale niesie z sobą bardzo dużo tematów do myślenia. Dłużej będziecie o niej myśleć, niż będziecie tę książkę czytać. Także, moi drodzy, te 6 książek, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, mam je tutaj. One wszystkie coś mi dały. Każda z nich dała mi jakiś materiał do myślenia, materiał do refleksji. Niektóre z nich dały mi także chwilę wytchnienia, chwilę relaksu. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych książkach lub też o innych, które pokazują inny obraz ojcostwa. Napiszcie mi, czy coś z tego czytaliście, czy któraś z tych książek szczególnie zapadła Wam w pamięć, czy też może znacie inne, które powinnam przeczytać w podobnej tematyce. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejny wtorek. Pa, 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 pa.